Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj tak na szybko robię Wam filmik. Ja Wam podam zapowiedź. Dzisiaj strasznie mnie boli głowa. Teraz mi trochę przechodzi, bo jest bardzo duszno. No ale jest taka aura właśnie bardzo egzotyczna tu w Londynie i ta temperatura się zmienia może dlatego. No ale planowałam właśnie taką gorącą nowość z Wami tutaj. Odtworzyć nowy zapach, który właśnie wyszedł, właśnie jest lansowany w perfumeriach i który udało mi się dzięki uprzejmości Wiktora N. Rolfa, już zdradziłam co to będzie, dostać, więc serdecznie Was zapraszam. Zdradziłam w zapowiedzi. Bardzo przymierzałam się do tego zapachu. On ma swoją premierę właśnie teraz. Już jest na stronie internetowej. Ja nie widziałam w perfumerii, ale nie byłam ostatnio, więc nie wiem. Ale bardzo chciałam jako zwolenniczka Wiktora N. Rolfa powąchać ten zapach. A mowa będzie o zapachu Good Fortune, który właśnie został lansowany teraz w perfumeriach, a w zasadzie przepraszam, przysłali mi karteczkę, że będzie w perfumeriach od 1 lipca. Jest to, słuchajcie, ja bardzo chciałam ten zapach, oni przysłali mi taką zapowiedź, zapytali się, czy chcę dostać próbkę, żeby przetestować, w związku z tym, że ja w swoim życiu bardzo dużo kupowałam Wiktor & Rolf zapachów i jest tu taki serwis, magiczny serwis, że jeżeli kupujecie dużo z zapachów, tam specjalnie w każdym opakowaniu specjalny kod wy podajecie i czasem Wam przesyłają prezenty. I ja no, często dostawałam, a to balsamy, a to jakieś żele, oczywiście miniatury, a to pięknie takie mini produkty, więc no ja jestem tak jakby zapisana w ich newsletterze. No ale mowa dzisiaj będzie o tym, chociaż chciałam też poruszyć jeden zapach, który już jakby przewija się na moim kanale, ale który jest nowością i ten dzisiejszy odcinek będzie jakby poświęcony nowościom. Słuchajcie, nawet makijażem się Wam jakby tu wkomponowuje się, słuchajcie, właśnie w odsłonę tego zapachu. Tutaj piękna introduction jest, możecie sobie skserować to, ten słynny takie insygnia właśnie Wiktora Rolfa, co ja właśnie w nim lubię. I tu jest takie introduction, właśnie przedstawiamy nowy zapach serii Wiktora Rolfa, który jest taką magiczną porcją Good Fortune, czyli przyciągający właśnie takie dobre rzeczy. I on jest typowym zapachem takim, bym powiedziała, który wzmacnia te niuanse kobiece. Bardziej to jest taki hołd ku kobiecości i ku temu, żeby tworzyć własną destynę, czyli własne przeznaczenie, czyli dla takich silnych kobiet. W skrócie mówią, że jest to welwetowe, bardzo słoneczne, jaśminowe, jakby otworzenie, infuzja tego światła właśnie jaśminowego i taka waniliowa kąpiel. No i jest tutaj ta próbeczka, którą ja będę z Wami testować. Ja do niej nie zajrzałam, ale jest to tak pachnąca przesyłka, że nie sposób nie mieć jakiegoś pierwszego wrażenia. Bo słuchajcie, ja widziałam właśnie, wejdźcie sobie na stronę Wiktora Rolfa, tam widzicie dokładnie tą buteleczkę. Ja powiem Wam, że jest przepiękna, wygląda trochę jak taka kula, magiczna kula, kiedy wywołujemy właśnie te magiczne rzeczy dla siebie właśnie, żeby przyciągnąć ten Good Fortune. I tutaj jest kamień szlachetny, no i czyli oczywiście ten piękny znak Wiktora Rolfa, czyli taki, jak to się nazywa, taki w wosku stempel, tutaj taka piękna obręcz. Słuchajcie, jak widziałam właśnie taki adwert z tą, może mi się tu uda gdzieś wkleić, jeżeli nie do Was, zapraszam na stronę Wiktora N. Rolfa. Jest, słuchajcie, jest takie podobieństwo, że my jesteśmy tymi czarownicami i tą kulą taką magiczną, tutaj jest właśnie taka fioletowa, widzimy tą infuzję światła, widzimy właśnie ten jaśmin, tą kąpiel tutaj wanilii, tych kwiatów wanilii, no i czarujemy dla siebie ten magiczny potion, czyli magic potion, czyli coś takiego specjalnego, które jest tylko jakby dostępne dla nas kobiet.
No i przystąpmy właśnie do, to jest Eau de Parfum. Ja sobie jeszcze spojrzę tutaj dokładnie na nuty zapachowe, czyli no jest to takie właśnie taki zapach dla czarownicy, która sobie układa życie, która chce mieć takie, a nie inne przeznaczenie i no, żeby tak się działo w jej życiu. Jest to zapach taki właśnie alchemiczny i głównym zapachem, to, głównymi nutami jest tu, słuchajcie, już sobie tłumaczę, jest goryczka i kopru, tutaj te nasiona kopru, co trochę mnie odpycha. Nie wiedziałam, co jest w środku, no ale zapisałam się właśnie, żeby dostać do przetestowania tą próbkę. Nie bardzo lubię fenel, czyli właśnie tutaj ten koper, chociaż zależy jaki by, taki jest przyjemny właśnie dla ziemniaków, to czemu nie. I goryczka tak średnio, później jest wyraźny niuans jaśminowy, który właśnie wchodzi na tą scenę i piękne takie welwetowe kwiaty jaśminu, a następnie dochodzi do głosu burbońska wanila z Madagaskaru, która jest często właśnie też w takich diorowskich czy chanelowskich zapachach. No i to ma być ta opowieść o kobiecie, która widzi i jakby kształtuje to swoje przeznaczenie, która wie, czego chce, która kreuje tą dobrą fortune, czyli to, co chce. Ja Wam pokażę tutaj mniej więcej z komórki, widzicie tą kobietę trzymającą tutaj te perfumy, które przypominają mi taką kryształową, fioletową kulę. Jest to też taki zapach bardzo uwodzący, mający swój jakby przeznaczenie, żeby pokazać się z tej strony takiej twórczej. No ale przystąpmy teraz do tutaj, do tego zapachu. Nie wiem, słuchajcie, czy będę psikać na rękę, ale powinnam psikać na rękę ze względu na to, jak on będzie się tu charakteryzował z moim i współgrał z pH, ale tak mnie boli głowa, teraz mi trochę przeszła, jest nadal bardzo duszno, no ale nic, zaryzykuję dla Was, bo to jest takie na żywo szybka prezentacja. Słuchajcie, próbka nie jest do końca napełniona. Trochę żałowali, ale trudno, ważne, że mam. No i już Wam powiem, pierwszy zapach, pierwsze odczucie, słuchajcie, ucieszą się wszystkie kobiety, wszystkie dziewczyny, które uwielbiają Thierry Mugler'a i na przykład zapach Angel, którego ja nie znoszę. Przepraszam Was wszystkie, ale ja po prostu, to jest Humanity i Angel. To jest taki zapach, który ja nigdy nie mogłam dawać. Pamiętam, Angel Innocent też nie był do przejścia dla mnie. To jest pierwsze wrażenie, bardzo konkretny, bardzo słodki, bardzo bym gourmand powiedziała, taki zapach. Spodziewałam się właśnie tej gorczycy i tego kopru, czyli w ostatnim odcinku opowiadałam o zapachach, których ja nie lubię. Gdzieś i tak ten koper się przewija, to tak jak nie średnio. Tak, na pewno słodki, ulepny, taki bardzo otulający, ale gdzieś ta wanilia jest bardzo zaznaczona. Ona jest taka konkretna, wystylizowana, bardzo sophisticated, bym powiedziała, bardzo gdzieś tam ukształtowana i biorąca główną rolę, grająca główną rolę i jest to, słuchajcie, na pewno zapach, który mi przywodzi Angel. No powiem Wam, że bardzo ulepny, bardzo taki właśnie jadalny, bardzo gdzieś tam uwodzicielski. Może taki właśnie to jest, tak sobie pomyślałam, żeby zwabić właśnie, zwabić to, co chcemy do siebie i dlatego jest taki bardzo, bardzo upojny i słodki, lepki, gourmandowy do zjedzenia. Nie podoba mi się, powiem Wam, to jest moje świeże takie doświadczenie. Ja nie wiem, jak on za chwilę się utleni, ale pierwsze wrażenie jest na nie, ja na pewno bym po niego nie sięgnęła. Dziękuję za próbkę i mogę ją przetestować, ale to nie jest zapach dla mnie. Aczkolwiek wiecie co, ja Wam pewnie ktoś, kto długo mnie tutaj ogląda, to wie, że tak samo miałam z Flower Bomb. Ja nie lubiłam tego zapachu, wszyscy nim pachnęli w Polsce, a ja uciekałam od niego, żeby z daleka, w zasadzie do tej osoby nawet nie podchodzić, tylko z daleka i gdzieś z nią rozmawiać. A teraz jest to jeden z ukochanych moich zapachów. Tej wody perfumowanej już nie mam, nie wiem, coś się dzieje, chyba on jest jednak wycofany. Ja się cieszę, że mam w miniaturkach, chociaż nie wiem, w jakim one są stanie. Natomiast bardzo lubię
lżejsze wersje Flower Bomb i powiem Wam, cieszę się, że mam i bardzo lubię ten zapach, więc to było tak od nienawiści do miłości. Natomiast no teraz się wyciszyło, jest bardziej taki dyskretny ten zapach, gdzieś już dochodzi pewnie ten jaśmin, ale jednak mówię, wydaje mi się, że to będzie za bogaty zapach dla mnie, a może też pora jest taka, że on jest taki duszący, ale mówię, na pewno wszystkie tutaj osoby, które uwielbiają Angela, takie mocne, charakterystyczne zapachy, czy nawet C może, coś mi jeszcze przypomina zapach, na pewno się ucieszą. Słuchajcie, to jest taka na szybko razem z Wami propozycja i testowanie na żywo. Mam nadzieję, że podoba Wam się taka forma. Ja miałam tu jeszcze poświęcić uwagę właśnie na Versace Eros Pure Femme, który przedstawiałam bardzo pobieżnie w którymś... Och, uwielbiam go. W którymś odcinku, ale może zrobię mu recenzję osobną. Właśnie to jest taka też gorąca nowość, która zawitała do mnie. Słuchajcie, ale no poświęćmy już ten odcinek całokształtem Victorowi Rolf and Good Fortune. Dziękuję Wam za oglądanie ze mną. Mam nadzieję, że zostawicie lajka i oczywiście subskrypcję. Subskrybujcie, szerujcie, jeżeli Wam się podoba, bo wtedy YouTube wychwytuje te filmy. No i więcej osób mnie odwiedza, no i ten kanał też ma więcej wyświetleń. Przepraszam, jeszcze do tego kaszel dochodzi. No i oczywiście czuję się taka doceniona i wtedy więcej, wiadomo, tych pomysłów, więcej czasu też chcę mi się poświęcić. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa.